Cześć, witajcie. Wiecie, ilu na świecie jest astmatyków? Nie wiecie, to już Wam powiem. 300 milionów osób cierpi na astmę. A wiecie, ilu jest na całym świecie, globalnie, alergików? Od 200 do 250 milionów. Wiecie, z czego to wynika? Chociażby z tego. I z materacy, i mebli tapicerowanych. Powiedzcie szczerze, wiem, że nie możecie, to ja Wam powiem. Kiedy ostatni raz odkurzaliście materac w sypialni, kanapę w domu, poduszki, może je trzepaliście na zewnątrz? Ilu z Was to zrobiło? Pewnie niewielu. Ja naprawdę rzadko to robię, dlatego dzisiaj postanowiłem przetestować urządzenie, które mi w tym pomoże. O, zobaczcie, taki odkurzacz do tapicerowanych mebli i materacy. Bum, 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 zapraszam. Pewnie się zastanawiacie, co to za sprzęt, jak się nazywa, na ile kosztuje. No właśnie, kosztuje, wydaje mi się, że niewiele, bo niecałe 600 zł. Za tyle można kupić ten odkurzacz do materacy. Producent, firma Hoover, nazywa się to Ultra Vortex. Obsługa jest banalnie prosta, jest przewód, na szczęście jest przewód. Ja nie cierpię urządzeń bezprzewodowych, jeżeli chodzi o odkurzacze, bo trzeba je po prostu często ładować, a tego nie lubię. Tutaj mamy długi, naprawdę bardzo długi przewód, a więc spokojnie gdzieś znajdziecie gniazdko w okolicach swojego materaca w sypialni, czy nawet w dużym pokoju, gdzie macie kanapę po prostu. O, się zaczęłem. Jak to działa? No bardzo prosto. Przede wszystkim odkurza, jak sama nazwa wskazuje, ale nie tylko odkurza, ponieważ także w trakcie pracy, zaraz to włączę, tu jest przycisk włączania. No ja wiem, czy jest głośny, chyba tak no, normalnie, standardowo, jak odkurzacz. Oprócz odkurzania ma także te szczotki, które się obracają z dość dużą prędkością i one uderzają w powierzchnię materaca. Co to powoduje? Że wszystkie roztocza, bakterie, skóra, którą zostawiamy w łóżku, ona jest na materacu. Tak, łuszczymy się po prostu. Uderza i powoduje, że to wszystko wylatuje z naszego materaca czy z kanapy i jest zasysane do tego pojemnika. Oczywiście sprzęt jest bezworkowy, takie małe worki kto by robił. Otwiera się to bardzo prosto, opróżnia się jeszcze prościej, po prostu trzeba otworzyć i w zasadzie to wszystko. To można też myć od czasu do czasu. Najważniejsza informacja znajduje się tutaj. Pamiętajcie, żeby właśnie dbać o to, żeby ten pojemnik na kurz, drobnoustroje był zawsze czysty. Tutaj mam jeszcze filtr. A więc powietrze, które wylatuje z tego odkurzacza do naszego mieszkania jest, można powiedzieć, przefiltrowane. Jest na pewno czystsze, oczyszczone jest. Mamy trzy tryby pracy. Kiedy naciśniemy pierwszy raz na ten przycisk, włączają nam się wszystkie tryby, ponieważ jest tutaj także lampa UV, o tym Wam nie powiedziałem. Lampa UV znajduje się tutaj. Wiecie, co lampa UV robi, prawda? W każdym szpitalu mamy pomieszczenia, gdzie są lampy UV, gdzie jest dezynfekcja w ten sposób i tutaj tak samo właśnie te bakterie są zabijane dzięki tej lampie UV. Dobry pomysł. Więc włączamy, wszystkie trzy tryby pracują, więc pracuje odkurzacz, pracują szczotki, czy jak ktoś by powiedział, trzepaczka i jest lampa włączona UV. Ale my możemy sobie zmieniać. Na przykład, o. Pracują wszystkie, wciskamy przycisk. Pracuje już tylko odkurzacz. Szczotki już nie pracują. Możemy tego potrzebować. Nie wiem, czy na pewno. Ja chyba bym na pewno czyścił we wszystkich trzech trybach. No dobra, to poodkurzamy troszeczkę i zobaczymy, co znajduje się w tych poduszkach, w tej kanapie. No i w końcu w materacu. We'll be right back.
Wydaje mi się, że chyba wszystko już jest odkurzone, wyczyszczone i powiem Wam, znaczy nie wiem, co Wam powiedzieć, bo to, co złapałem na kanapie, na poduszkach, na materacu, na których siedzimy, przytulamy się, śpimy, a tu jest naprawdę niezły syf. Wydaje mi się, że takie urządzenie w dzisiejszych czasach, no chyba, że macie trzepak na podwórku i Wam się chce to wszystko wynosić i trzepać. Jeżeli tak, to owszem, okej. Ale jeżeli tego nie macie i nie chce Wam się po prostu wynosić wszystkiego z domu, no to myślę, że Hoover w wielu domach to taki must have, zwłaszcza przed zimą. Poczekają nas zimowo-świąteczne porządki. A chyba chcemy spać w czystych miejscach, prawda? I to by było na tyle. Niecałe 600. Wchodzę w to, naprawdę.